schowaj broń. No i po facecie! Nawet nie zdążysz tego pożałować. No i po facecie! Co za walka! Mam już dość tej paplaniny. Tylko zachowaj to dla siebie. Nie próbuj ze... No i po facecie! Co za walka! Mam już dość tej paplaniny. No i po facecie! Mam już dość tej paplaniny. Kiedyś takie sprawy załatwiały się inaczej. Od razu wiedziałem, że będę... No i po facecie! Mam już... Spokojnie. Wygrałeś. No i po facecie! Bójka! No i po facecie! Zasłużył na to!
paplaniny. W dzisiejszych czasach lepiej się w nic nie pakować. Zawsze. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Może? Zawsze to samo. Niektórzy nie... W tej historii... Musisz uważać. Mam już dość. To nie było zbyt mądre. Mam już dość tej paplaniny, jeśli myślisz, że... Jeśli my... Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. To nie problem, tylko zachowaj to dla siebie. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Pewnie masz rację. Kiedyś tak... Nie chciałbym być teraz nieskuteczny. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Czekaj, zależy się nic nie pakować. Mam już dość. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Musisz uważać na to, co mówisz. Musisz uważać. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Facet ma dość! Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni. Nawet nie zdążysz tego pożałować. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie powie... Czekaj. No i po facecie! Nie powinien być zawsze gadają. Musisz uważać na to, co mówisz przy Może? Kiedyś takie sprawy załatwiały się... Niektórzy... Nigdy się nie nauczą. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Zawsze to samo. To już się więcej nie powtórzy. Przepuść mnie. Thank you.
chyba nigdy nie skończy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? To się chyba nigdy pogadajmy nie lepiej o czymś innym. To się już więcej nie powtórzy. Zawsze to samo. To nie mój problem. To nie mój problem. Pewnie masz rację, jeśli tak uważasz. Gdzie zawsze to? To się chyba nigdy nie zmieni. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Nie chciałbym być tym. Niektórzy... Tylko z... Musi być jednak ziarno prawdy. To nie mój problem, myślałem. To się chyba nigdy nie skończy. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Myślałem, że to się skończy. Czekaj. Wystarczyło dmuchnąć i ten gość sam by się przewrócił. Nawet nie zdążysz tego pożałować. Czego chcesz? Chyba udało mi się przekonać Balów. Bal Orun uważa, że jestem godnym sługą śniącego. Mów dalej. Bal Kadar ma mnie za pojętnego ucznia. Bal Namib jest przekonany co do szczerości mojej wiary. Dzięki mnie Bal Tajon przeżył objawienie. Dobrze. Jeśli Balowie przemawiają za tobą, masz. Do zobaczenia. Oby śnią. Walka! Niezła walka!
zabrać. To była dobra walka! Zwycięzca! Bez dwóch zdań! Zwycięzca! Bez dwóch... Chowaj broń! No! Facet ma dość! Pogadajmy lepiej no. O czymś innym. Może? Tylko zachowaj to dla siebie. Facet ma dość! Mam już od razu. Facet ma dość! Facet ma dość! No i po facecie! Schowaj broń! No i po facecie! Facet ma już dość! Czekaj, lepiej się w nic nie po... Lepiej się do tego... Lepiej się do tego... Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Niezła walka! Następnym razem cię wykończę. Tak długo. Facet ma dość! Wiedziałem, że będą pomogły. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Lepiej się do tego nie mieszać. Jeszcze tego pożałujesz.
się dzieje. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Nie można polegać, od co? Od razu wiedziałeś, że będzie głodny. To się chyba... To nie było zbyt mocne. Zapra... Myślałem, że czegoś tej możliwości. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Nie można polegać, od co? Nie... W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Dlaczego zawsze tak się dzieje? W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Mam już. Myślałem, że to się skończyło już dawno. No i po facecie! Zapewne masz rację. Nikt się nie nauczył. Bez dwóch zdań! Widok. Wystarczyło dmuchnąć i ten gość sam by się przewrócił! Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Niektórzy czekaj, lepiej się w nic nie pakować. To nie mój problem. Pewnie masz rację. Pogadajmy. To nie było zbyt mądre. W tej historii musi być jednak wiarę. Nie powinieneś wierzyć we wszystko przy obcych. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Pogadajmy lepiej o czymś. Nie powinien. Myślałem, że to się skończyło. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Pogadajmy lepiej o czymś. To znaczy, że jestem jednym z was? Właśnie tak. Witaj w drużynie, chłopcze. Kruk wprowadzi cię w szczegóły. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Witaj! Gomez powiedział, że się nadaje. Świetnie. Tak się składa, że możesz od razu udowodnić, na co cię stać. Jest dla ciebie robota. To nie powinno być dla ciebie trudne, jeśli rzeczywiście masz kontakty, o jakich mówiłeś. Co mam zrobić? Prowadzimy intensywną wymianę handlową z bractwem, co nie znaczy, że im do końca ufamy. Idź na bagna. Kiedy dotrzesz do obozu bractwa, miej uszy i oczy szeroko otwarte. Każdy strzępek informacji może się okazać niezwykle cenny. Im więcej wywęszysz, tym lepiej. Ta misja wymaga odrobiny taktu, jeśli wiesz, co mam na myśli. Bez obaw. Postaram się ich nie rozzłościć. Wiedziałem, że się zrozumiemy. Gdzie mogę dostać lepsze wyposażenie? Porozmawiaj z Diego, on da ci jakąś zbroję. Ten pancerz nie tylko uchroni cię przed śmiercią, ale będzie również służył jako znak rozpoznawczy. Dzięki niemu zyskasz dostęp do wszystkich ważniejszych miejsc. Gdybyś potrzebował broni, porozmawiaj ze Skipem. Znajdziesz go w tej wielkiej szopie w lewym tylnym rogu zamkowego dziedzińca. Kiedyś takie sprawy załatwiałem, że będą kłopoty. Pomyślałem, że zdam ci raport. To dobrze. Lubię być informowany na bieżąco. Niestety, jeszcze nie wiem, co planują ludzie z bractwa. To dlaczego zawracasz mi głowę? W
dzisiejszych czasach... Przepuść mnie! Nie chciałbym być teraz... Tylko zachowuj się, będzie jednak ziarno. Nie, mój problem. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Od razu wiedziałem, że będą chłopcy.